Co tam u ciebie słychać? Ostatnio pamiętam, jak gościłam w programie, to dałam do podtrzymania tygryska małego. A tego tygryska otrzymałaś od kogo? Od taty. A ten tygrysek już urósł? Tak. A ten tygrysek, powiedz mi, lubi się bawić ze Śnieżką, bo ty masz kotka Śnieżkę? Tak. Bawią się? Bardzo. A w co? W ganianego. A kto goni kogo? Śnieżka mojego, mojego pruszaka. No pięknie. Więc jeszcze powiem więcej, że Ania brała udział w wielu programach, brała udział w programie na przykład The Brain. To właśnie Ania, wyobraźcie sobie, zgadła, jaki to utwór gra pani, nie słysząc, a tylko patrząc na jej palce posuwające się po gryfie. Trudne to było? Nie. No to fantastycznie, jesteś naprawdę niesamowita. Pochwal się teraz, co nam zaśpiewasz? Dzisiaj zaśpiewam państwu Fikający Zuch, a później po przerwie Wesoła Wędrówka. To najpierw ty, mój mały fikający zuchu, zaśpiewasz pięknie i oprócz tego zagrasz. Od jak dawna grasz, powiedz mi, na skrzypcach? Zaczęłam grać na skrzypcach, jak miałam 1 rok i 8 miesięcy. No nie pytam, ile lat temu, bo to przecież pana kobieta mała, więc nie będę się dopytywał. Przed państwem, a jeszcze kochana, możesz pokazać, bo być może niektóre dzieci będą chciały razem z tobą przećwiczyć ten krok tego fikającego zucha. Pokażesz, dobrze? Bierzemy. Gimnastykuj się codziennie. Tak, dobrze, dobrze, fantastycznie. I tak będzie podczas piosenki. Przed wami, kochani, przed waszymi rodzicami, dziadkami, przed wszystkimi, którzy dzisiaj przyszli na tę imprezę. Ania Wieleńska i fikający zuch. Ania Wieleńska, no ślicznie, kochana. Jak pierwszy się z tobą spotkamy, na taką dłuższą chwileczkę, te wszystkie brawa były dla ciebie, wiesz? Zdajesz sobie sprawę z tego? Tak. A chciałabyś jeszcze coś powiedzieć dzieciom tutaj na Dzień Dziecka? Powiedz mi. Wszystkiego najlepszego z Dnia Dziecka. Właśnie, a ja chciałem złożyć jak najlepsze życzenia wszystkim mamom. Bo wczoraj był dzień mamy, także wszystkim mamy. Jesteście cudowne, kochane. Tak jest. Bardzo proszę, z całego serca dla wszystkich mamuś, przecudnych, przepięknych, uwielbiam was.
dzieci wasze też. Choć Aniu, bardzo tobie dziękujemy. A teraz kolejna niespodzianka.